Jestem Ula Werner, trener Husarii i dzisiaj chcemy Wam pokazać testy, które przygotujemy na rekrutację. Pierwszym drillem jest 40-yard dash. Zawodnik musi pokonać odległość około 36 metrów w jak najlepszym czasie. Na to ćwiczenie ma dwie próby. To od niego zależy, jak się ustawi do ćwiczenia, a czas jest liczony na zawodnika. Następnym drillem jest Prowler Sprints. Zadaniem zawodnika jest przepchnięcie sanek do połowy boiska i z powrotem, w jak najlepszym czasie. Ćwiczenie wydaje się proste, ale tak naprawdę można w nim pokazać prawdziwą chęć walki. Następnym drillem jest skok w dal z miejsca. Zawodnik ustawia się przed linią i wykonuje skok obunóż. Musi ustać skok, a odległość mierzona jest od najbliższego punktu. 2,33. Na to zadanie są 3 próby. Następnym drillem jest chicken drill. Zadaniem zawodnika jest jak najszybsza zmiana kierunku biegu. Zawodnik zaczyna z linii, biegnie 5 yardów, dotyka prawą ręką, wraca się 5 yardów, dotyka znów prawą ręką, obiega pachołek z prawej strony, następnie od wewnątrz na zewnątrz, wraca do pachołka, 90 stopni w lewo i do linii. A tak to wygląda w pełnej prędkości. Następnym drillem jest 5-10-5. Zawodnik ustawia się w pozycji 3 punktów podparcia. Startuje w prawo, 5 yardów. Dotyka prawą ręką, 10 yardów w lewo, dotyka lewą ręką, 5 yardów do środka, koniec ćwiczenia. A tak to wygląda w pełnej prędkości. Dwie próby na to ćwiczenie. Ostatni drill jest typowo futbolowy. Można na nim pokazać swoją koordynację ruchową oraz umiejętności łapania piłki. Zawodnik ustawia się na linii przed trenerem i reaguje na jego komendy. Bieg do tyłu, bieg do przodu, zmiana kierunku biegu, złapanie piłki. Na rekrutację ubierzcie się w strój sportowy. Jeśli posiadacie korki, zabierzcie je ze sobą.